Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją najnowszej książki z serii butikowej Ptaki, dawne Dumouriez. Książki, która jest przepięknie wydana przez wydawnictwo Albatros. Oprócz, zobaczcie, wspaniałej obwoluty, to też jest twarda oprawa, która też ma właśnie takiego wspaniałego ptaka. W środku też cudowne wydanie, więc na pewno wspaniale wygląda na półce, ale oprócz tego, że wspaniale wygląda na półce, to też jest pełne treści. Przyznam Wam szczerze, że ja wcześniej nie czytałam opowiadań Daphne du Maurier. To jest moja pierwsza styczność z opowiadaniami tej autorki. I szczerze, jestem zachwycona i żałuję, że autorki już nie ma z nami, że odeszła, że nie żyje. Oprócz tytułowych ptaków, które myślę, że są znane większości z Was, bo były inspiracją dla jednego z najsłynniejszych horrorów Hitchcocka, Ptaki, choć powiem Wam szczerze, że tutaj czytając to opowiadanie, to chyba miałam jeszcze większe takie dreszcze emocji. Może nie było tutaj tyle takiej krwi, tyle takiego przerażenia, tak jak to Hitchcock potrafił wyreżyserować, ale był ten taki podskórny niepokój, lęk, nieprzewidywalność i to, że my lekceważymy przyrodę, która potrafi też jakby pokazać swoją siłę i moc. I chyba tutaj o to chodziło. Rewelacyjne opowiadanie. Ale tak jak mówię, to większość z nas zna. Natomiast mi osobiście najbardziej podobało się Monte Verita. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko dlatego, że ja kocham góry, ale też jest takie łączące w sobie metafizyczność, taką liryczność z rzeczywistością, z jakimś przesłaniem takim głębszym. I chyba to mnie najbardziej urzekło. Jest to najdłuższe opowiadanie, ale powiem Wam, że czyta się je naprawdę jednym tchem, takie, które daje bardzo dużo do myślenia, które zostawia w nas bardzo dużo refleksji nawet obecnym światem, nad tym, jak żyć i czy to, że tak gonimy, nie wiem, tego króliczka, czyli nie wiem, żeby mieć wszystko wokół nas, to jest tego warte. Mamy tu opisaną górę prawdy, ale mi się bardzo podoba szczególnie jeden cytat, który chcę Wam, słuchajcie, przytoczyć, który sobie właśnie zapisałam. Nauczyciele religii nie zgadzają się ze sobą, kiedy próbują wykazać różnicę między dobrem a złem. To, co dla jednego jest cudem, dla drugiego może być czarną magią. Kamienowano nie tylko złych czarowników, ale także dobrych proroków. Słowa uważane za bluźnierstwo w jednym stuleciu, w następnym okazują się święte, a dzisiejsza herezja może jutro stać się wyznaniem wiary. Zobaczcie, jakie to jest prawdziwe. I rzeczywiście, jak tak się nad tym zastanowić, to tak właśnie było, tak? Czyli czasami ktoś, kto był uznawany za heretyka, nagle był uznawany za proroka i wywyższany. I tak to krąży. A jedyne chyba, co jest takim konstans, to jest przyroda. Tak, to jest życie po prostu, to jest to, co nas otacza. I to jest takie niesamowite, bardzo daje taką dużą refleksję. Zresztą jak każdy, słuchajcie, z tych opowiadań. Kolejne, które mnie poruszyło, to jest też Jabłonka. To jest opowieść, słuchajcie, o takich relacjach, o niewypowiedzianych żalach, ale też o tym, że tak łatwo chcemy
się pozbyć czegoś, co już się staje właśnie stare, dla nas bezużyteczne i chcemy zastąpić nowym. Powieść, która, czyli taka, no, opowiadanie, które jest pełne alegorii. Prowincjonalny fotograf to takie ukazujące, że coś, jakaś nasza decyzja może się obrócić przeciwko nam, że tak powiem, no, 180 stopni. Pocałuj mnie jeszcze raz. To też jest takie przeszywające, słuchajcie, opowiadanie. Bardzo, bardzo emocjonalne. Natomiast takie, które mnie chyba najbardziej przestraszyło, to jest Stary. Takie pełne mroku, pełne zgnilizny, takie oblepiające takim brudem, śmiercią. O, naprawdę. Ale o co w tym chodzi, to was tu też odsyłam do lektury. Naprawdę gorąco wam polecam te wszystkie opowiadania. No, mnie zachwyciły. Jestem ciekawa, które z opowiadań wam się najbardziej spodoba, które z opowiadań was urzeknie. Dajcie znać, czy już żeście czytali Ptaki, czy jeszcze nie, czy jeszcze lektura przed wami, czy w ogóle zamierzacie sięgnąć po Ptaki. No i jeśli tak, to tak jak mówię, podzielcie się. Jestem bardzo ciekawa, które wam opowiadanie najbardziej się spodobało i dlaczego. Więc to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.